Patrząc na tytuł odcinka, możecie pomyśleć, jak to tworzenie aplikacji we Flutterze w Pythonie. Przecież to w ogóle nie ma sensu. Flutter, Python to dwie zupełnie różne technologie, także o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że przetestujemy nową technologię, taki nowy projekt rozwijany dopiero od pół roku o nazwie Flat, który umożliwia tworzenie flaterowych aplikacji pisząc kod w Pythonie. Czy to w ogóle ma sens? Do czego możemy coś takiego wykorzystać? To już zobaczymy za kilka minut w praktyce. Kamil Brzeziński, kanał Jak Nauczyć się Programowania. Zapraszam, siadamy do komputera i zaczynamy. Zaczniemy od sprawdzenia, czym ten flat w ogóle jest. Także wchodzimy na stronę projektu flat.dev i otwiera nam się czytelnie wyglądająca strona. The fastest way to build Flutter apps in Python. No, prawdopodobnie jest to najszybsza to jest to najszybszy sposób na budowanie aplikacji flotarowych w Pythonie, ponieważ nie znam też żadnych innych. No dobra, ale zobaczmy co tutaj. Mamy powiększyłem trochę czcionkę, tak żeby było to bardziej czytelne, żeby to lepiej było widoczne na ekranie. Main features from idea to app in minutes. Ok, czyli w ciągu kilku minut tw twórcy deklarują, będziemy w stanie stworzyć aplikację. Ok, zobaczmy co tutaj mamy dalej. Mamy prostą architekturę, no more complex architecture. With Flat, you just write a Monolith Stateful App in Python, czyli monolitowa aplikacja napisana w Pythonie. I możemy otrzymać dzięki temu single page application, czyli taką aplikację webową działającą właśnie w ramach jednej strony. OK, Batteries included. To start developing with Flat, you just need your favorite ID or text editor, no SDKs, no thousands of dependencies, no complex tooling. Flat has built-in web server with assets, hosting and desktop clients, czyli wszystko, czego potrzebujemy, jest już w środku, wewnątrz tej technologii Flat. Ok, powered by Flutter, to jest ta kluczowa tutaj informacja czyli UI jest zbudowany z użyciem Fluttera. Ok, to wygląda dobrze, brzmi dobrze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Tutaj jeszcze możemy przeczytać, że Flat simplifies flutter model by combining smaller widgets into uh, ready-to-use controls. Ok, czyli oni biorą różne flutterowe moduły, różne flutterowe widgety, i łączą je, e, dając nam już takie gotowe rozwiązanie, czyli kilka widgetów połączonych razem i oni oferują to jako, jako, jako jakiś gotowy komponent. Brzmi też spoko. Uh, speaks your language, kolejny punkt. Uh, flat is language agnostic, so anyone on your team could develop Flat Apps in their, in, their in their favorite language. Ok, Python is already supported, Go, C Sharp and others are coming next. Czyli póki co twórcy skupiają się na Pythonie, ale chcą rozwinąć ten projekt, tak, żeby można było tworzyć te aplikację również z użyciem innych języków. Także na pewno jest to ambitny projekt, zobaczymy. Cały czas powtarzam, jak to wygląda w praktyce, i ostatni punkt: deliver to any device, deploy flat app as a web app and view it in a browser, package it as a standalone desktop app for Windows, macOS or Linux. O, oczywiście, jeżeli mówimy o flaterze, to flatter pozwala właśnie na to, żeby ta aplikacja była dostępna na różne platformy, czyli tworzymy kod raz i ta flaterowa aplikacja może zostać uruchomiona na Windowsie, macOSie, Linuxie, czyli jeżeli tutaj mamy właśnie w tym flat e, flatera pod spodem, no to jest to logiczne, że możemy aplika tę aplikację uruchomić na różnych systemach. Install, in, install it on mobile as PWA, to jest Progressive Web App, or view, or view via Flat App for iOS and Android. E, tutaj już zdradzę, że wcześniej zrobiłem mały research, jeżeli chodzi o ten Flat App for iOS and Android, e, to jeszcze jest to w fazie developmentu. Tak jak mówiłem, projekt jest dopiero od pół roku rozwijany, także wszystko jest tak naprawdę... Na samym początku. E, dobra, zobaczmy w praktyce, jak to wszystko wygląda. Tutaj, tutaj taka ciekawostka oczywiście stronę możemy sobie przełączyć na e, widok taki nocny. Ale ja klikam Get Started, żeby zobaczyć, o co już tutaj tak naprawdę chodzi. What is flat? I tutaj twórcy już nam wyjaśniają, o co chodzi. To jest framework, który pozwala na budowanie aplikacji interaktywnych, webowych, desktopowych, mobilnych w Twoim ulubionym języku, bez doświadczenia we Frontend Developmencie. No tak, ponieważ oni już dostarczają takie gotowe komponenty, więc naszym zadaniem jest po prostu te komponenty złożyć w całość. Eee, tutaj czytamy, że Flat jest oparty na Flutterze od Google. A. I tutaj mamy takie właśnie kluczowe zdanie Flat does not just wrap Flutter widgets, But adds its own opinion by combining smaller widgets, hiding complexities, implementing UI best practices, applying reasonable defaults, all to ensure your apps look cool and professional without extra efforts. Czyli tak jak było to powiedziane parę minut wcześniej, czytaliśmy na stronie głównej, e, twórcy Flat e, biorą różne widgety z Fluttera, łączą je razem i dostarczają nam już gotowe komponenty, jakieś takie gotowe funkcjonalności. I tutaj właśnie hiding complexities, czyli e, jeżeli mamy, e, właśnie gdybyśmy w Flutterze musieli zbudować jakąś funkcjonalność z różnych widgetów, dodać jakąś logikę, no to tutaj twórcy tego e, narzędzia Flat, oni już to robią za nas. E, oczywiście, oczywiście to oznacza, że w pewien sposób jesteśmy ograniczeni, ponieważ nie możemy mieć wszystkiego, musimy polegać na tym, co twórcy tej, tego narzędzia Flat nam przygotowali, ale ma to oczywiście swoje zalety, tak? ponieważ budujemy naszą aplikację z takich jakby większych klocków. Oczywiście nie w każdej sytuacji to się sprawdzi, ale sama idea jest całkiem w porządku. Tutaj mamy przykład takiej aplikacji we Flat. Jak widzimy, nie jest to nic skomplikowanego. Mamy kod w Pythonie. To run the app, install flat module. No właśnie, czyli musimy rozpocząć w ogóle development od zainstalowania tej biblioteki flat, tego modułu flat. I informacja, że aplikacja zostanie uruchomiona w natywnym oknie, w przeciwieństwie do aplikacji napisanych w elektronie. OK. O, i tutaj w ten sposób, dodając jedynie jeszcze jeden argument view flat web browser możemy odpalić naszą aplikację jako aplikację webową. Także też to wygląda bardzo fajnie. I tutaj mamy tutaj y, tutoriale. E, jump to a, get, to a getting started guide for your own language. Oczywiście póki co dostępny jest tylko Python, ponieważ twórcy na razie skupiają się na Pythonie. E, za moment zainstaluję e, ten moduł flat, ale przejdźmy szybko przez ten Python guide. Zobaczmy, jak to e, wygląda. No tak, tu trzeba zainstalować. E, tutaj mamy informację o m, strukturze aplikacji, i tutaj mamy dalej informacje co na obecną chwilę e, z tym narzędziem FLET możemy uzyskać. E, to, tutaj, jak widzicie, też jak zaraz zobaczycie, to wszystko jest oczywiście w fazie, tak naprawdę, e, budowy. To jest początek e, rozwoju e, tego narzędzia. Tekst. W ten sposób możemy wyświetlić tekst, ale jak już widzicie, tekst styles jest e, to be done, czyli jeszcze to nie jest gotowe. Icon, image. Tutaj, jak widzicie, jeszcze te informacje nie są w ogóle wypełnione. Ta aplikacja to, mówię, od, nie aplikacja, tylko narzędzie, dopiero od pół roku e, jest rozwijana. E, także nie dziwmy się, że jeszcze nie wszystko tutaj jest gotowe. Getting user input ok, czyli możemy coś pobrać od użytkownika. Mamy też funkcjonalność pozwalającą na korzystanie z, z, z drag and drop. Mamy też file picker and uploads, czyli możemy wybrać jakiś plik z dysku, do naszej aplikacji go wczytać. Także idzie to na pewno w dobrą stronę. E, tutaj mamy fajną informację: hot reload. Tutaj też to przetestujemy. Czyli e, taki gorący reload naszej aplikacji w momencie, kiedy coś kodzie źródłowym zmienimy, nie musimy jej przeładowywać ręcznie, tylko wszystko dzieje się już w tle i ta aplikacja po prostu się odświeża na naszych oczach. Bardzo fajna rzecz. Tu mamy informację jak utworzyć aplikację desktopową. W Pythonie oczywiście korzystamy z PyInstallera. Tego akurat nie będziemy robić, ale spróbujemy zdeployować tę aplikację na Fly.io. Tutaj pokazuję, pokazuję, pokazują nam się dwie opcje, twórcy do, do, dają nam właśnie taką radę, jak to zrobić na FLY.IO i na REPLE IT, który kiedyś pokazywałem na y, kanale. Tu mamy dalej tutoriale y, pokazujące jak stworzyć proste aplikacje w Flat. Dobra, zaczynamy. Getting Started trzeba zainstalować y, moduł Flat. Także ja przechodzę tutaj do Visual Studio Code, ponieważ tutaj będę e, tworzył tę aplikację, plik test.py usuwam, e, pip3 install flat. Jeszcze może czcionkę lekko zwiększę. 31 MB, także jest to całkiem spory pakiet, nie wiem dlaczego tak wolno się to ściąga, yy, ale no nic, poczekamy. Przyspieszę to na filmie. Sprawdzę sobie w międzyczasie, czy, yy, czy, wszystko dobrze działa, jeżeli chodzi o internet w moim domu. 250 megabitów na sekundę, także nie powinno być żadnego problemu, także. Coś tutaj jest nie tak z tym, e, z tym narzędziem. Nie wiem. Wcześniej, e, wcześniej nie było żadnego problemu. Ściągało mi się dosłownie to w moment. Teraz z jakiegoś powodu trwa to tyle czasu, jak za starych dobrych lat, kiedy człowiek korzystał jeszcze z modemu. I wiecie, teraz jest taki moment, kiedy zastanawiam się, czy Przerwać i zacząć jeszcze raz? Czy może jednak nie? Z jednej strony ściągnęło się już jedna, jedna trzecia tego się ściągnęła, a z drugiej strony, może gdybym przerwał i zaczął jeszcze raz, to może byłoby szybciej. Ale szkoda, tego co już się ściągnęło. Ale prędkość jest masakryczna, jak widzicie. 90 kilobitów na sekundę. Hmm. Dobra, ja jednak to wyłączam. Wyłączam i. Tutaj mam WRAP i 3 install flat. Dobra, tu poszło dużo szybciej. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dlaczego tyle to trwało. W Visual Studio Code. W każdym razie mamy już flat zainstalowany. Patrzę, jak tam, czy się wszystko nagrywa, jest OK. Eee, możemy przejść teraz, właśnie. Ja to od razu chcę, tutorial. Tak, zobaczmy, jak to wygląda. Tudu to App. Eee, czy mamy tutaj cały kod tej aplikacji? Ja bym chciał po prostu przekopiować kod i zobaczyć, jak to działa. Eee, dobra, eee, wejdziemy zaraz na eee, githuba stamtąd sobie ten kod ściągniemy. Ale możemy tu jeszcze zobaczyć. Czy tu mamy jakąś taką prostą aplikację? Getting started. O, Flat Up Example. Dobra, tu możemy tę aplikację Counter przetestować. Także wchodzimy do Visual Studio Code. Nazywamy to Counter Py. Wklejamy nasz kod. Wszystko wydaje się w porządku. Python 3 Counter. Tu leci warning, ale aplikacja się uruchomiła bez e, problemu. No dobra, czyli to działa. Mega fajna rzecz. E, tutaj mamy vertical alignment, flat counter example. Możemy przetestować sobie ten hot reload, jak to działa. E, trzeba uruchomić w ten sposób aplikację, ponieważ jak widzimy, e, instalacja modułu FLET instaluje również narzędzie konsolowe o nazwie Flet, które pozwala na uruchomienie naszych aplikacji. W ten oto sposób uruchamiamy. Podajemy nazwę naszej aplikacji przełącznik D. E, Dobrze, tu jesteśmy. FLET, counter PY przełącznik D. Flat counter example tak się nazywa ta aplikacja. Teraz damy tutaj dwójkę. Zapiszemy o i widzimy, że aplikacja została przeładowana i tytuł się zmienił. Także hot reload działa. Bardzo fajna rzecz. Dobra, no to może teraz a spróbujmy jeszcze z tą aplikacją to do. Jak to ona wygląda, zobaczymy. Jesteśmy tutaj na githubie, tutaj jak widzicie initial commit był 6 miesięcy temu, także tak jak mówiłem, świeża rzecz. I tu mamy sample apps in python. Także wchodzimy do todo, row, za, zaznaczymy całość. E, tutaj nazwiemy ten plik todo py to sobie zatrzymamy flat to, to, to możemy już bez tego przełącznika hot reload nie jest nam potrzebny. I zobaczmy, jak ta aplikacja działa, co trzeba zrobić pozmywać naczynia. Nagrać odcinek. Możemy edytować. Możemy usuwać. Działa. Wszystko jest jak najbardziej OK. No dobra, to teraz może spróbujemy tę aplikację jeszcze zdeployować. Tak, jak tutaj jest to opisane w tym tutorialu: Deploying Web App. I spróbujemy z Fly.io. Także wchodzę na Fly.io, sign in. Zaloguję się przez GitHuba. Zobaczmy. Dobra, a może nie, może mm, łatwiej będzie stworzyć, może na konto. A nie, trzeba przez GitHuba. Dobra, to muszę odpalić teraz sobie na telefonie authentication code. Tak, zdecydowanie warto w tych wszystkich e, serwisach korzystać z e, two-factor authentication. <coughs> authorize fly IO No i teraz zobaczymy, co trzeba zrobić dalej. E, tutaj wracam do tej informacji. Ok, trzeba jeszcze zainstalować FlyCTL przy pomocy Brew na mac osie. E, tutaj mam informację, jak to zrobić na Linuxie i na Windowsie. E, ja instaluję na Macu. Spróbujemy z tym, ponieważ z jakiegoś powodu, brew. Nie wiem, nie. Nie chcę tego zainstalować. O! To ciekawe. Nie, nie został taki pakiet znaleziony. No dobra, to w takim razie. Spróbujemy w ten sposób. Cały czas internet działa dobrze. Nie mam pojęcia, dlaczego tutaj tak to wolno się instaluje. Czekamy. Tak sobie jeszcze myślę jak to się instaluje. To w tym czasie. Możemy sobie to zdeployować na REPL.IT. Zobaczmy jak to zadziała. Także wchodzimy na REPL.IT. Tu trzeba się zalogować zaloguje się GitHubem, create Python. Tutaj sobie możemy doinstalować paczkę, także wybieramy Flet. Install. tu musimy jeszcze skonfigurować port ok tu się jeszcze instaluje to może poczekam chwilę ok flat was successfully installed także wchodzimy do secrets 5000 add new secret Switch back to files and copy paste your app into main. No dobra. Skoro tak, to kopiujemy, uruchamiamy. No, i widzimy, że ta aplikacja się tutaj uruchomiła. I działa! Także możemy nawet tę aplikację tutaj w Rep. IT pisać. Super sprawa! Dobra, a zobaczmy, czy nam się zainstalowało już uh, FlyCTL? Ok, FlyCTL mamy tutaj w tym katalogu. Eee, spróbujmy w takim razie zdeployować aplikację. Aha, musimy się najpierw e, zalogować, także w ten sposób się logujemy. żeby to było dobrze widoczne. O, w ten sposób. Klikam try for free. OK. Wydaje się, że jesteśmy zalogowani, także możemy przejść do kolejnego punktu. E, musimy stworzyć plik requirements i dodać e, moduł flat w naszym katalogu tutaj z naszą aplikacją. Requirements take Dodajemy zależność tak jak tutaj zostało to powiedziane tu musimy sobie przekopiować zawartość pliku Fly. .tml. I zmienimy sobie tylko nazwę aplikacji. A. Może nie będę polskich znaków Dawaj Zrobimy Kamil's zrobimy app. Eee, co tutaj dalej mamy? Mhm. Dobra. Aha, więc ta nazwa będzie używana tutaj jako aplikacja w adresie. Dobra, to może bez też dziwnych eee, znaków. To zrobimy tak. Kamil myślnik brzeziński flat e, dobra to raczej będzie OK. Tutaj zostawiamy ten port 8080 i musimy stworzyć jeszcze docker file. Tu jest informacja, że Fly.io deployuje każdą aplikację jako kontener dockera, ale nie musimy mieć dockera zainstalowanego lokalnie, także yy, mar, mega spoko. Sprawa. Tworzymy docker file. I jedynie tutaj musimy zmienić nazwę z main py na to do. Py, bo tak się nazywa nasz plik. No i OK. I co teraz mamy dalej? Dalej mamy kolejny punkt. Mamy flyctl i później dajmy apps. Create name your app name. Dobra. Ja przekopiowuję to. Kopiuję to znowu. Tutaj, żeby tak całej tej ścieżki nie trzeba było wpisywać, to oczywiście trzeba ten flyctl dodać do e, Paf. Zresztą on chyba tutaj dodał, tylko ja nie przeładowałem tutaj tego e, terminala. No nieważne, ważne, że e, to działa. E, wklejam tutaj e, to, co skopiowałem i to się nazywała ta aplikacja Kamil Brzeziński Flat App. Dobra, i on teraz stworzył już taką aplikację. Super. I zobaczmy, co jeszcze trzeba zrobić. Flyctl deploy i Flyctl apps open. Super. Deploy i apps open. Czyli najpierw robimy deploy. OK, to musimy chyba. A no właśnie, musimy przejść do odpowiedniego folderu, dobra, to było głupie co e, zrobiłem. Także kopiuję tę komendę. Wracam do Visual Studio Code i tutaj tworzymy aplikację. A już ta aplikacja o tej nazwie jest, dobra. Nie wiem, jak e, tę nazwę usunąć teraz. To później można, mógłbym doczytać, e, więc może zróbmy tak w tym Fly ml Nazwiemy to teraz flat, flat Application. I tutaj tak samo Flat Application, i on tutaj nam powinien utworzyć tę aplikację. I tutaj już e, robimy Deploy. Zobaczymy, czy to zadziała. O, teraz zadziałało. Konfig jest OK. Buduje teraz już obraz. To się buduje oczywiście tam na serwerze, jak widzimy teraz Remote Builder. Także trzeba chwilę poczekać. Dużo rzeczy się dzieje teraz. Ale już jesteśmy bardzo blisko. Pushing, pushing, waiting. Dobra, zaraz to będzie gotowe. Jeszcze przypomnę sobie komendę flightctl apps open, dobra. OK, chwilowo mnie tutaj nie było na ekranie, ponieważ skończyło mi się miejsce na karcie pamięci, ale już wróciłem. Wydaje się, że aplikacja się zdeployowała. Dobra, obraz w kamerze wygląda chyba w miarę w porządku. Także teraz zamiast tego deploy, wybieramy apps, open i powinna się otworzyć nasza aplikacja już w przeglądarce. Właśnie tutaj mamy adres: fled application, flydev. I ona działa. Także, zdeployowaliśmy sobie tę aplikację jeszcze w chmurze w serwisie Fly.io w bardzo prosty sposób. Możemy pochwalić się teraz efektami naszej pracy. Także, mniej więcej, widzicie na czym ta, ta, ta technologia poleca. Ten tutorial jest bardzo fajnie zrobiony, można się pobawić. Na tak naprawdę, bardzo prostym przykładzie, czy ta technologia ma jakiś większy sens, tak jeżeli myślimy sobie mm, o jakichś komercyjnych zastosowaniach. Myślę, że raczej to nie będzie technologia, która będzie wykorzystywana jakoś y, szeroko, bo jednak y, do tego możemy wykorzystać po prostu Fluttera. Natomiast jeżeli chcemy stworzyć na szybko jakąś aplikację mobilną, czy chcemy stworzyć aplikację webową, no to tutaj możemy się już zastanowić. Chodzi o to, że jeżeli na przykład programujemy już w Pythonie. To nie potrzebujemy w takiej sytuacji uczyć się zupełnie nowego języka, nowych technologii, nowego środowiska. Wszystko robimy w Pythonie, bo ktoś za nas już pomyślał i odpowiednie komponenty dla nas przygotował. Także to jest moim zdaniem ciekawa rzecz. Bardzo szybko można postawić właśnie jakąś prostą aplikację. Zresztą zobaczymy, jak ta technologia będzie się rozwijać, bo tak jak mówiłem na początku i później jeszcze powtarzałem kilka razy. Twórcy rozwijają tę aplikację, twórcy rozwijają ten, tę technologię dopiero od 6 miesięcy. To znaczy od 6, miesię 6 miesięcy temu był pierwszy komit, pewnie rozwijają ją odrobinę wcześniej, ale pierwszy komit na GitHubie był 6 miesięcy temu, także jeszcze dużo przed twórcami tej technologii, a my możemy być świadkami jej narodzin. Także zachęcam, żeby sobie poeksperymentować, zabawa jest bardzo fajna. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, właśnie w komentarzu, co o tym sądzicie, jak wam się podobało i czy nie wiem, widzicie jakieś zastosowania tego typu narzędzi. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki i cześć.